Szczurbiurowy TV. Jesteśmy u pana marszałka, posła. Jak nazywać pana? Pozostawiamy wybór. Jedna forma jest poprawna i druga jest poprawna, także wybór panu pozostawiam. No to niech będzie pana marszałka Dorna, żeby było, jakby to powiedzieć, przyjemnie jednej i drugiej stronie. A więc jesteśmy u pana marszałka Dorna. Jaki mamy ustrój w Polsce w tej chwili? Czy to jest demokracja? Ja bym określił ten ustrój jako powiedzmy demokrację bardziej proceduralną, mniej faktyczną. Z tym, że ja nie lekceważę tych wyznaczników proceduralnych, bo one mają swoje znaczenie. Generalnie rzecz biorąc jest tak, że struktura państwowa, realna struktura konstytucyjna jest bardzo mocno pokawałkowana, że państwo nie występuje jako będący pod kontrolą realny, zintegrowany podmiot, że mamy tutaj przy zachowaniu czasami no, dalekim od stuprocentowości, a czasami stuprocentowym procedur państwo, które bardziej realizuje władzę silniejszą. Państwo bez równowagi politycznej czy społecznej. Czyli państwo, które staje po stronie silniejszego niż broni słabszych, tak? Tak, tak. A państwo, które sprawuje taki patronat nad nierównoważnym układem społecznym, stając po stronie silniejszych, niekiedy wchodząc z tymi silniejszymi w różnego rodzaju sojusze. No to jest jakby istota rządów pana premiera Tuska i Platformy Obywatelskiej. I przykłady takiego sojuszu właśnie? No proszę pana, można tutaj podać przykład następujący, jeśli chodzi o tę specustawę dotyczącą wynagrodzeń, znaczy rekompensowania strat związanych z falą upadłości w budownictwie firm budowlanych zaangażowanych w autostrady. Okazuje się, że jeśli chodzi o tych dużych wykonawców, to oni znaleźli się pod jakimś parasolem, ale ich podwykonawcy już nie. Innymi słowy, to jest, ja to określam, bo ten niezdrowy, patologiczny układ, który, na którym ufundowano w pierwszej połowie lat 90. polską realną strukturę konstytucyjną, oczywiście też ewoluował, bo rzeczywistość jest zmienna, ale ja to określam, że mamy taki układ sieciowy, któremu patronuje państwo, nie mafię z jednym capo di tutti capi z zależnością hierarchiczną, prawda? Tylko mamy układ sieciowy, w którym jedni są online, a drudzy są offline. Otóż ci duzi wykonawcy okazało się, że są online. Ci podwykonawcy, czyli małe i średnie przedsiębiorstwa, no można powiedzieć sól gospodarki wolnorynkowej, którzy powinni być pod szczególną ochroną państwa, bo są słabsi, bo zależą od tych większych, okazali się offline, czyli niepodłączeni. Oczywiście do tego dochodzi ileś takich zawęźleń sieciowych, które całkowicie wypadają spod kontroli państwa, co czasami okazuje się w okolicznościach dużego skandalu. Na przykład jeśli chodzi o aferę Amber Gold i OLT Express, no to się mówi przede wszystkim tam, że o syn Tuska, może premier w to umoczony i w ogóle zależność wszystkiego z prokuraturą i sądami włącznie od władzy wykonawczej. No moim zdaniem jedna wielka bzdura. No, powiedzmy, gdyby premierem
był, powiedzmy, ktoś pokroju w takiej sytuacji, nie wiem, pana Zbigniewa Ziobro i ktoś podszywający się pod jego szefa, współpracownika szefa jego kancelarii zadzwonił do tego sędziego, to ten zamiast stawać przy telefonie na baczność, wybuchnąłby natychmiast oburzeniem. Przede wszystkim to nagrał, następnego dnia dał dziennikarzom, jak tutaj władza wykonawcza, łamiąc wszelkie standardy demokratycznego państwa prawa, usiłuje wywrzeć nielegalny nacisk na niezawisły sąd i mielibyśmy komisję śledczą, misję rządu, no całą tę zabawę. Ale jest też efekt, ale jest też problem drugi. Ja podejrzewam, że gdyby, bo pan premier Tusk jest z Trójmiasta, pan minister Arabski jest z Trójmiasta, no myślę, że połowa naprawdę liczących się w Platformie Obywatelskiej ludzi, a to nie jest duża grupa, jest z Trójmiasta, prawda? Wrocław wyleciał za burtę. No Wrocław wyleciał za burtę. Otóż przyjmijmy tak, że afera Amber Gold i OLT Express, jej jakby środowiskiem, w którym rozkwitła, jest nie Trójmiasto, ale dajmy na to Wrocław albo Poznań. I tam dzwoni ktoś, kto podszywa się pod współpracownika pana Arabskiego. Podejrzewam, że może sędzia nie poleciałby następnego dnia do dziennikarzy, ale, ale podejrzewam, że powiedzmy w bardziej lub mniej brutalnych bądź łagodnych słowach zwróciłby uwagę na niewłaściwość tego postępowania. Bo to nie jest, jeśli chodzi o realną strukturę konstytucyjną, moim zdaniem taki układ scentralizowany, gdzie czy Poznań, czy Trójmiasto, czy Warszawa, czy Kraków, to wszędzie tam polecenia szefa szefów są respektowane. Nie, to jest raczej struktura sieciowa z węzłami, że nitki nie biegną wszędzie bezpośrednio, że inaczej kogoś, kto się podszywa pod współpracownika pana ministra Arabskiego, traktuje się w Trójmieście, inaczej w Krakowie. Tak, rzecz jest bardziej skomplikowana. Ja to nazwałem w swoim tekście, jednym z pierwszych, który napisałem na Salonie 24, że to jest Federacja Kacykostw, coś takiego. Znaczy, wie pan, tu bym się nie zgodził z następującego względu. To znaczy, że każdy węzeł ma swoją postać centralną, czyli kacyka. Moim zdaniem być może czasami tak, a być może nie. Że to jest pod pewnymi względami struktura o wiele bardziej zrównoważona i nazwijmy to może nie tyle demokratyczna, co pod pewnymi względami w ramach spatologizowanej elity egalitarna, że nie ma kacyków, bo kacyków to się wszyscy boją, prawda? Także członkowie tej grupy, że jest to układ, taki interaktywny układ wzajemnych zależności, gdzie każdy intuicyjnie rozpoznaje, jak daleko może się posunąć, jak daleko, a po przekroczeniu jakich granic będzie miał przykrości, bądź wyleci za burtę. Raczej bym to określił, jeżeli już do języka potocznego mamy mówić, jako pewną sieciową federację sitw. Nie, to jest różnica, bo jak jest kacykostwo, to musi być kacyk, prawda? Czyli ten najważniejszy, przed którym wszyscy drżą. A to takiego porządku nie ma. Znaczy, przekonał mnie pan rzeczywiście, być może moje określenie. Znaczy, to była diagnoza sprzed lat 5, czy nawet 7. Ale nie. A wtedy to miał pan rację, bo na czym. Widzi pan, było dwóch rewolucjonistów w Polsce. Pierwszym był Leszek Miller, a drugim był pan Jarosław Kaczyński. Każdy z nich ten interaktywny sieciowy układ chciał zmienić. Pan Kaczyński chciał go w ogóle zniszczyć. Nie bardzo też wiadomo, i to był podstawowy błąd, co proponował w zamian, prawda? Jakby to miało realnie, niepatologicznie
chodzić, a Leszek Miller moim zdaniem chciał go przekształcić właśnie w Federację Kacyków, no z tym, że on jako kacyk główny miałby, nie byłby tylko primus inter pares, miałby uprawnienia władcy absolutnego, czyli byłby capo di tutti capi. No, dobra, termin jest dosyć drastyczny, nie wiem co pan Leszek Miller na to. No, wie pan, ja ten rewolucjonizm pana premiera Millera opisałem już w swojej książce Rozrachunki i wyzwania, nie obraził się. Ja zresztą tam w tej książce, jeśli chodzi o pewną twardość, zdolności polityczne, dążenie do własnej autonomii, wyrażam się o panu premierze Millerze z dużym uznaniem, a że chciał on przekształcić mocno zanarchizowany układ patologiczny. Znaczy chciał moim zdaniem pójść putinowską drogą, prawda? Mówi się, że Tusk idzie putinowską drogą. Takie są w blogosferze częste powiedzenia. Nie, ja nie podzielam tego poglądu. Z jednej strony jest tak, że następuje tutaj nie bez udziału i co najmniej z przyzwoleniem pana premiera Tuska, na przykład już niebezpiecznie daleko idące ograniczanie wolności, posługiwanie się zastraszeniem, prawda? Rzecz w celu przesyłania sygnałów. Słuchajcie, jeżeli przekroczycie tę granicę, to wolność wypowiedzi, wolność krytyki rządu i rządzących wolnością, ale spotkacie się z konsekwencjami. I rzecz dotyczy bardzo różnych grup społecznych. Prawda? Rzecz dotyczy kibiców piłkarskich, no i te kuriozalne wyroki za Tusk-Matole, pił rząd obalał kibole. W Płocku, w Białymstoku, a ja tu niniejszym dopominam się o sprawę karną dla mnie, bo ja też zrobiłem pikietę happening z tym hasłem i jak dotąd wobec kibiców w Płocku i w Białymstoku policja się za nich wzięła i skierowała z kodeksu wykroczeń sprawy do sądu, a posła Dorna jakoś nie ruszają, więc ja niniejszym zwracam się do komendanta stołecznego. Panie komendancie, ja poseł na Sejm domagam się równego traktowania z kibicami, no bo jak jest prawo, to wszyscy powinni być równi wobec prawa, ale to jest jedna grupa, ale... Ale pan wie, że panu się nic nie stanie, bo jest pan posłem. Ale ja się zrzekam immunitetu, od razu mówię. Dobra, to zobaczymy, jak to się potoczy. No nie, no to bądźcie odważni też wobec posła. Ja mówię, ja zrzekam się immunitetu. No ale pan może kiedyś zostanie ministrem spraw wewnętrznych i co wtedy będzie? No dobrze, to tylko należy równo traktować tych, do których można wnosić, że jest mało prawdopodobne, by kiedyś zostali ministrami spraw wewnętrznych, na przykład kibiców piłkarskich, którzy nikomu nic złego nie robiąc pokrzykują Donald Matole i posła, który no, mało prawdopodobne, ale teoretycznie mógłby jeszcze być kimś ważnym. Równość wobec prawa to także ten aspekt, prawda? Ale no, proszę zauważyć, że naganę z wpisaniem do akt to udzielono pewnej pracownicy, urzędniczce Urzędu Skarbowego, która ośmieliła się pojawić jako normalna cząstka audytorium, normalna uczestniczka na jakimś spotkaniu otwartym zorganizowanym przez PiS z udziałem pana Jarosława Kaczyńskiego. Prawda? To jest równie ważne, a może nawet ważniejsze niż te skandaliczne skądinąd wyroki wobec kibiców. I istnieje, no bo jakby tych paręset tysięcy urzędników dowiedziało się dzięki temu, co można, a co nie można, prawda? De facto to jest odebranie praw obywatelskich w pewnym sensie.
Powiem, chcesz realizować swoje prawa obywatelskie, to ryzykuj. Otóż ustrój konstytucyjnie ograniczony, demokratyczny i wolnościowy na tym polega, że mogę realizować swoje prawa obywatelskie, będąc patologicznym tchórzem, bo wiem, że nic mi nie grozi. Innymi słowy, nie wymaga się od obywatela, by był obywatelem, znaczy nie wymaga się tego, że akt bycia, realizacji obywatelstwa jest aktem heroicznym bądź ryzykownym. Prawda? No ale powiedział pan, tutaj element sterowania strachem. Powiedział pan, że Tusk nie realizuje drogi Putina, a teraz no nagle... Nie, bo wie pan, to ja mówię, co on realizuje, natomiast... Nie mamy jeszcze wojny z Czeczenią. Nie mamy wojny z Czeczenią, nie mamy morderstw, nie mamy sprawy JUKOS-u. Ja uważam, że słowa coś znaczą, że jak się mówi, że to Putinada, znaczy idziemy w tę stronę, którą na przykład za tych czasów, kiedy ja byłem najpierw ministrem, a potem marszałkiem, szło niektóre ośrodki opiniotwórcze, tygodniki, że prawie jak Putin i tak dalej, to jakby pozbawiamy sensu słowa i pojęcia. Może trzymanie się, upieranie się przy tym, że słowa i pojęcia mają pewien sens i że należy się tego trzymać, jest bronią słabych, no ale... Warstwa znaczeniowa jest istotna, bo wtedy unika się mącenia ludziom w głowach. Ale ja uważam, że tak, mamy do czynienia z prawną i na przykład ustawa o zgromadzeniach i pozaprawną, sterowanie strachem, daleko idącą reglamentacją wolności i ograniczaniem wolności. Natomiast to nie jest jeszcze pójście putinowskim puciom, to czy Białoruś. Nie jest dobrze, ale istnieje jakby, powiedzmy, gradacja łajdactwa. To w takim razie ostatnie pytanie. Co jest najważniejsze w życiu? Proszę pana, pan jest dziennikarzem politycznym, a nie dziennikarzem egzystencjalnym. Bardziej egzystencjalnym niż politycznym. No, wie pan, to ja panu powiem tak. Ja zachowam się jak Stalin w sławnej rozmowie z Pasternakiem. Wie pan, jaka była. No, zadzwonił, to było w okolicznościach dramatycznych. Stalin do Pasternaka, by rozmawiać o Mandelsztamie. Nie, o Mandelsztamie. No bo tam Pasternak później miał takie wyrzuty, że się nie za bardzo wstawiał, za mało chodził wokół Mandelsztama, który chyba już wtedy był albo w Woronerzu, albo już w Łagrze. Nie, chyba był zesłany do Woronerza. No i Stalin zdradzał już objawy po tej rozmowie, że chce zakończyć, a Pasternak mówi, ale towarzyszu, ja bym chciał z wami porozmawiać. O czym chcielibyście porozmawiać? O życiu i śmierci, towarzyszu Stalin. I Stalin odłożył słuchawkę. Jednym zdaniem odkłada pan słuchawkę. Dziękuję bardzo. Byliśmy u pana marszałka Ludwika Dorna.